Co robić, co mówić, a czego nie mówić kobiecie, która przeszła traumę lub która choruje, lub osobie, która choruje na depresję? To Ci opowiem w tym filmie, bo bardzo dużo ludzi popełnia mnóstwo strasznych, bolesnych błędów w tej kwestii. Sprawdź, czy Ty też ich nie popełniasz, słuchając tego filmu. Zapraszam. Cześć, jestem Marta Pychała-Zarzycka i dziś chciałam Ci wyjaśnić, co powinieneś, czego nie powinieneś mówić osobie, która przeżyła traumę, na przykład ciężki poród, czy po prostu choruje na depresję. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o depresję i traumę, to nie są jakieś widzimisię, to są choroby, które mają swoją przyczynę. Ta przyczyna może być fizjologiczna, psychologiczna lub może być powiązana z obiema, z oboma problemami. Więc tak, jeśli ktoś miał traumę lub ma traumę, czy choruje na depresję, unikaj czegoś takiego, uśmiechnij się. Uwierz mi, to jest jak strzał w policzek, jak uderzenie w policzek, to jest obraźliwe wręcz. Uśmiechnij się. No tak, jeżeli ktoś ma na przykład zapalenie nerwu twarzowego, to może też mu powiesz, że uśmiechnij się. Nie. Nie wiem, wyjdź do ludzi. Ostatnią rzeczą, którą zwykle chcą osoby w traumie czy depresji, to jest wyjdźcie do ludzi. Wyjście do ludzi jest bolesne. Wszystko zresztą jest wtedy bolesne, trudne. Nie chcemy wychodzić wtedy do ludzi. Chcemy zaszyć się w swoich domach, w swoich pokojach i mieć święty spokój. I żeby inni nas po prostu zrozumieli. Czego jeszcze nie powiedzieć? Zapomnisz! Sorry, ale kiedy ludzie bagatelizowali moją traumę związaną ze strasznymi narodzinami mojego syna, to kiedy mówili, zapomnisz, czas zagoi rany. Wiesz co, miałam ochotę im zrobić? Chociaż wiedziałam, że oni mówią to z troski. Ale to, co robili tymi słowami nieświadomie, było po prostu bardzo bolesne. Miałam ochotę wziąć krzesło i go użyć na nich, szczerze mówiąc. Kiedy mówisz do kogoś, że zapomnij o traumatycznym wydarzeniu, być może możesz mieć rację, ale nie powinieneś mówić wtedy, kiedy to wspomnienie jest nadal świeże. Dlatego, że jeżeli to mówisz, to bagatelizujesz, ignorujesz ten ból, który ta osoba w sobie nosi. Pokazujesz, to nic takiego. To nie jest nic takiego. To jest coś strasznego. I należy to respektować. Ja wiem, że chcecie na tych osób jak najlepiej, tylko po prostu nie potraficie odpowiednio działać. Więc właśnie dlatego, po to jest ten filmik, żeby te najpoważniejsze błędy zniwelować, żebyście wiedzieli, czego nie mówić osobom w depresji, osobom po traumie. Jeżeli chodzi o narodziny, na przykład to było: powinnaś się cieszyć, że twoje dziecko jest żywe. Wiesz, co ja wtedy czułam? Nie mam prawa czuć swoje traumy. Nie mam prawa czuć się okropnie z powodu tego, co mnie spotkało. Nie mam prawa w ogóle do żadnych negatywnych emocji. Mam przykleić uśmiech i udawać, że wszystko jest w porządku. Ale nie jest w porządku i nie było w porządku. I każda osoba, która podobne coś przeżyła, wie, że nie jest w porządku. I ty, mówiąc takie słowa do niej, to tak jakbyś po prostu wpędzasz te osoby w jeszcze gorszy stan, bo one mają poczucie winy, że nie potrafią się cieszyć. Że coś z nimi jest nie tak. Że powinny się poprawić. Nie zasługują na zrozumienie. Czego one w ogóle chcą? Czego one wymagają od życia? Przecież nic takiego się nie stało. Przecież tylko prawie umarłaś. Przecież tylko, nie wiem, zostałaś zgwałcona. Przecież tylko zostałeś pobity. Przecież tylko zostałeś wyśmiany przy całej klasie. Co to jest? Może dla ciebie to jest nic, dopóki sam czy sama tego nie przeżyjesz. Ale te osoby przeżywają traumę, są w depresji, potrzebują pomocy. No dobrze, więc nie możesz mówić, wszystko będzie dobrze, jak ja nienawidziłam tych słów. Wszystko będzie dobrze. Co będzie dobrze? Nic nie będzie dobrze. Nic nie jest dobrze. Jesteś jasnowidzem, żeby wiedzieć, że wszystko jest dobrze? Nie jesteś jasnowidzem. Ja wiem, że chcesz się troszczyć o te osoby, ale nie rób tego w krzywdzący je sposób. One mają wystarczająco dużo bólu w sobie. Nie musisz dokładać tego swoimi nieudolnymi próbami. Ale możesz sprawić, że te próby będą
odpowiednie, że im rzeczywiście przyniosą ulgę. Tutaj podałam Ci tylko kilka przykładów, bo nawet się nie przygotowywałam w żaden sposób do tego filmu, jak zresztą zazwyczaj. Ale powiem Ci, co mi pomogło. Kiedy mieszkała tutaj ze mną pewna dziewczyna przez jakiś czas, Gosia, i ona wiedziała, co ja przeżyłam na porodówce i powiedziała do mnie: tak, to straszne. Długo o tym nie zapomnisz. Wiesz, co ja wtedy poczułam? Po raz pierwszy poczułam ulgę. Że ktoś w końcu rozumie mój ból i że na niego odpowiednio odpowiada. Tak, rozumiem, co czujesz. To straszne. Długo tego nie zapomnisz. To jest właśnie empatyczna reakcja na cudzy ból, na cudzą traumę i na cudzą depresję. Rozumiem, co czujesz. Tak, to było straszne. Przyznajesz wtedy, że nie ignorujesz tego bólu. Że tak, on jest straszny, nie przesadzasz, nie wydziwiasz. Nie robisz z siebie ofiary. Tylko przeżyłaś, czy przeżyłeś coś strasznego. Nic dziwnego, że to czujesz. Takie uczucia są wtedy naturalne. Byłoby dziwne, gdybyś ich nie czuł, czy nie czuła. Tak, to straszne. Przykro mi, że ci się to stało. Czy mogę ci jakoś pomóc? To jest prawidłowa reakcja na cudzy ból. Mam nadzieję, że ten filmik ci się przydał, dał ci do myślenia. Jeśli tak, udostępnij, polajkuj. Opisz własne doświadczenia. Jeżeli cierpiałeś, czy cierpisz na depresję, czy traumę, opisz, jakie słowa od innych osób, które chcą cię wspierać, ale robią to źle. Jakie słowa cię bolą, co wtedy czujesz, bo dzięki temu, że ty to wyrazisz, oni będą mogli się nauczyć tego. Będą wiedzieli, co ci szkodzi. Będą wiedzieli, jak ci nie pomagać. Będą wiedzieli, jak ci pomagać. Skąd oni mają to wiedzieć, jeżeli sami tego nie doświadczyli? Musimy ich tego nauczyć. Ale uczymy ich poprzez wyrażanie, poprzez pisanie, poprzez mówienie. Więc nie wahaj się pisać o swoich bolączkach. Nie wahaj się o nich mówić. Nie wahaj się prosić o to, czego ty potrzebujesz. Oni nie wiedzą, czego potrzebujesz, bo nie są w tobie. Nie mają pojęcia o tym, co się w tobie dzieje. I twoim obowiązkiem jest po prostu ich poinformowanie o tym. Taka jest podstawa efektywnej komunikacji. Dziękuję ci za uwagę. Żyj mądrze i zdrowo.